Proszę. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Temat poruszany przez nasz klub, przez konkretnie pana posła Grzyba, jest oczywiście bardzo aktualny, bardzo ważny i bardzo pojemny, że tak to określę. A ja chciałbym dotknąć, bo to tak można tylko w tę minutę czy półtorej minuty ten temat poruszyć, mianowicie temat emerytów i rencistów. Bardzo Polska się niestety bardzo starzeje. To taka kontestacja smutna, ale prawdziwa. W Polsce jest już ponad 9 milionów rencistów i emerytów, a samych emerytów jest ponad 7 milionów. Emerytów rolników, o których chcę zapytać, jest ponad 1 milion. W poprzednim punkcie obrad pytaliśmy o wysokość emerytury rolniczej i jej waloryzację. Otóż ta ostatnia waloryzacja, tak mocno nagłaśniana, 7%, najwyższa, przyniosła, jak się okazuje, dla emerytów rolniczych kilkunastozłotowe tylko podwyżki. To jest oczywiście ogromna bieda i ogromna trudność. Potrzeba jest zmiany systemowej. Żadna waloryzacja, moim zdaniem, żadna waloryzacja nie jest w stanie tej emerytury rolniczej na tyle podwyższyć, by była godna, tak to nazwę. Więc jest propozycja, z którą się zwracają do mnie również sami rolnicy, by wyliczać emeryturę rolniczą dwuskładnikowo. Ze składkowej części i również z części przychodowej, tak jak to drzewiej bywało, czyli z przychodów rolniczych, których dzisiaj przy prowadzeniu rachunków VAT-owskich można wyliczyć. Byłoby to chyba sprawiedliwsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.